Maślarski Komputer Świat. Mam w rękach nowego Nexusa LG 5X i szczerze mówiąc jestem trochę zawiedziony. Dlaczego? Nexus nie imponuje specjalnie ani wyglądem, ani specyfikacją. Jego obudowa została wykonana w całości z plastiku i szczerze mówiąc już w tej chwili wydaje mi się, że telefon nie leży w dłoni zbyt dobrze. Poza tym grubość jego bocznej ścianki również pozostawia wiele do życzenia w porównaniu z produktami konkurencji z podobnej półki cenowej. A do tego tylna ścianka obudowy zbiera jak szalona odciski palców i brud. Co prawda mamy tutaj sam skaner odcisków palców, który ma być jedną z największych nowości wprowadzonych w nowej serii Nexusów, ale to nie ratuje sytuacji i nie sprawia, że ten telefon nagle wygląda jak urządzenie klasy premium. W środku również jest średnio. Mamy procesor Qualcomm Snapdragon 808, czyli model, który znajdziemy również w innych modelach LG, na przykład we flagowym LG G4, ale nie najmocniejszy model od Qualcomma i zdecydowanie nie najmocniejszy procesor na rynku. Jeszcze bardziej dziwią tylko 2 GB pamięci operacyjnej, co w chwili obecnej pasuje raczej do sprzętu za 1000-1200 zł, a nie za 2000. Sytuację może poprawić aparat, który według producenta radzi sobie bardzo dobrze przy wykonywaniu zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych, czego niestety nie mieliśmy okazji sprawdzić. Ekran to 5,2-calowy LCD o rozdzielczości Full HD i w tej kwestii akurat nie mam się do czego przyczepić, choć muszę przyznać, że wyświetlacz większego z nowych Nexusów, czyli modelu 6P, robi nieco lepsze wrażenie. Miałem też oczywiście okazję pobawić się przez kilka minut samym smartfonem, czyli menu, aplikacjami i tak dalej. Rzecz jasna, wszystko działa płynnie i ogólne wrażenie skorzystania z nowego Androida, czy chociażby po prostu z tego nowego smartfona, jest dobre. I w gruncie rzeczy nie mogę powiedzieć, że nowy LG jest jakiś specjalnie nieudany. Moim zdaniem może się okazać dobrym i ciekawym telefonem, natomiast po prostu nie za 2000 zł.